19.06.2023 rok. Czasem sobie pomylę i powiem 2029, ale to proszę mi wybaczyć. Proszę mi wybaczyć z tego powodu, że nogi już mnie zaczynają boleć. A co to oznacza, to Państwo wiecie, gdy nogi zaczynają boleć. No jeszcze zobaczę tą rodzinę. Co w tej rodzinie jest grane? Mi się wydaje, że zaglądał, ale jeszcze sobie tego nie mogę przypomnieć. Aha, tak, zaglądałem. Tu będzie pierwsza ramka do usunięcia, bo jest pusta. To wiem. O. Po co trzymać puste ramki? Cholera, nie tak. Ma jednak pokarm trochę. Ma troszkę pokarmu. Jednak zapomniałem o tej odrobinie pokarmu. Co tu jest grane? UL22. Ma zapas. Jest trochę tej pszczoły, nie dużo, ale jest. O, to są miseczki mateczne. Proszę Państwa, miseczki matecznikowe i czerw. To jest fajne. Z tamtej strony tylko był. Jest czerw podlany, ale tą ramkę dam bardziej z przodu, bliżej wylotka. O, tu jest bardzo dużo czerwiu. Tu trzeba dać bardzo dużo pokarmu tej rodzinie. Niestety. No zobaczymy, czy ona zaczęła czerwić na tyle ula, czy dalej będzie czerw, czy już koniec, ale chyba koniec, dwie ramki i to wszystko o tej porze. O, tu jest mniej, widzicie Państwo, dużo mniej. Też. O, tu nie ma. Trzy ramki z czerwiem, które muszą być przesiudane do przodu, niestety. Bo kłąb matka będzie zaczynała od przodu. Gdy będą puste ramki na końcu, to wiecie, jak się to może skończyć do rodziny. W zimie. No, zobaczymy dalej. No, tu jest bardziej wypełniona ramka. No i z przodu pełna. No i w ten sposób to zmieniam ustawienie ramek. Będzie cztery ramki z czerwiem z przodu ula. Cztery ramki. To według wszelkich miar. Tu musi pójść jeszcze 3 kila cukru. I to trzeba będzie się wziąć za uzupełnianie.
I co trzeba będzie na karteczce zapisać. No. Serdecznie się z Państwem żegnam.